Gościniec Radia Września 93,7. Zaczynamy program Gościniec Radia Września, a dzisiaj temat na czasie. Wybuchy, petardy, to wszystko, czym ekscytujemy się podczas sylwestrowej nocy. Mamy z tego wielką radochę, ale zwierzęta nasze, które są w domu, nie mają tej radości. A porozmawiamy sobie o tym z wieloletnim wolontariuszem Stowarzyszenia Psiaciel, Jakubem Sypniewskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Kubo, to jak to jest z tym strzelaniem? To wpływa mocno, stresuje nasze zwierzaki domowe? Myślę, że już od kilku lat w środkach masowego przekazu jest to coraz bardziej nagłaśniane i ten temat zawsze co roku jak mantra powraca właśnie przed okresem Sylwestra, Nowego Roku i są, tak powiem, wiele artykułów, wiele komentarzy na ten temat. No większość jest, jak tutaj wspomniał pan, jest jak najbardziej tutaj to bardzo to stresogenne, powoduje, że te nasze pupile domowe, psy, koty, inne zwierzęta bardzo się stresują i szukają azylu w tym szczególnej nocy, w tym szczególnych dniach, kiedy mamy przełom starego, nowego roku, gdzie ludzie świętują, bawią się dobrze, a niekoniecznie to wpływa dobrze na naszych pupili, zwierzęta. Nie zapominajmy również o zwierzętach, dzikich zwierzętach, ptakach, gdzie w lasach także one przeżywają swój stres i tam mają niestety mniej szczęścia, bo nie ma tego człowieka, który by dał ten azyl i schronienie, więc jak najbardziej jest to problem, który od właśnie tu powraca co roku i, no, i jest bardzo taki... No rozumiem, że trudno to zwalczyć, bo z jednej strony chcemy się pobawić my jako ludzie, tak. A z drugiej strony musimy pomyśleć o naszych braciach mniejszych. Ja powiem ze swojej strony psiarza. Mój pies nie zwraca uwagi na huki, jestem szczęściarzem, mam kilku znajomych również psiarzy, których psy nie zwracają uwagi na takie wybuchy i dwoje z nich mówią, ale ja strzelam, przecież to nic złego mojemu psu nie robi. Właśnie to jest najgorsze, że ta świadomość ludzka często gęsto się ogranicza do mnie, do najbliższego otoczenia, mojego zwierzęcia, mojego domostwa. Brakuje właśnie takiej tej świadomości rozległej tutaj, że mój zwierzak akurat reaguje pozytywnie, ale wokół zwierzęta, które się znajdują, czy to w domach, czy na zewnątrz, żyjące dziko, to niekoniecznie, tak? Właśnie tutaj wydaje mi się, że tutaj by trzeba w ten deseń uderzyć i spowodować, żeby ta świadomość ludzka nie tylko ograniczała się do mojego, tak powiem, tutaj miru domowego i otoczenia, ale również właśnie bardziej tak globalnie i żeby pomyśleć, że mój pies akurat dobrze znosi, kot też się gdzieś tam schowa, nie przejmuje, ale niekoniecznie sąsiada z drugiego domu też to tak się dzieje i te zwierzęta, które żyją wokół tutaj, tak powiem, to nasze środowisko też, które nas otacza, no przeważnie jest tak, że one przeżywają to bardzo i często gęsto kończy się to tragicznie dla nich, taka noc sylwestrowa. To może zamiast nawoływać do tego, żeby takich rzeczy nie robić, to spróbujmy zmienić front. Jasne, bawmy się, ekscytujmy się nocą sylwestrową, ale nie wybierajmy tych materiałów pirotechnicznych, które głośno wybuchają. Zgadza się. Nawet jeżeli ktoś się zagłębi tutaj w ten temat właśnie pirotechniki i związane tutaj z Sylwestrem różnego rodzaju petard, fajerwerków, na rynku zaczynają się pojawiać tak zwane bezhukowe petardy, które, tak powiem, dużo ciszej na niższych decybelach wybuchają. One są dużo mniej szkodliwe dla zwierząt, bardziej znośne, co wiadomo, nigdy nie będzie w 100% złotym środkiem, ale na pewno mają mniejszy ten czynnik destrukcyjny dla naszych pupili i tych zwierząt na zewnątrz, jak i tych różnego rodzaju świetne iluminacje błyskowe, gdzie tego huku nie ma. I wtedy też można się dobrze bawić, można dobrze, tak powiem, przywitać ten nowy rok, żegnać stary nasze cierpią. To już taki trend był, chociaż pandemia zatrzymała sylwestry, takie sylwestrowe zabawy pod chmurką miejskie. Wiele miast, wiele ośrodków też zrezygnowało już kilka lat temu z takich pokazów fajerwerków na rzecz właśnie pokazów laserowych. To też zachęcamy Państwa do tego. Może niekoniecznie laser, ale jakieś fajerwerki, które mają większy efekt wizualny, a nie hukowy. Zgadza się i niekoniecznie to musi być gorsze od tego tak zwanego huku i... Może okazać się lepsze, zgadzam się. Tyle jeśli chodzi o psiakach w ciągu kilkunastu najbliższych godzin, bo już słychać wybuchy w mieście i w okolicach. A co słychać w schronisku? Jakie potrzeby ma schronisko i psiaki, wasi podopieczni?
tak powiem, potrzeby nasze i historia z naszego tutaj schroniska jest to niekończąca się opowieść. Domyślam się, że niekończące. Tak, niekończąca się, więc jak najbardziej tutaj mamy okres teraz zimowy. Jesteśmy po kilku srogich dniach srogiego mrozu, co spowodowało, że tak powiem, musieliśmy się bardziej naszymi tutaj podopiecznymi zająć. Cały czas apelujemy, prosimy, jeżeli ktoś ma stare kołdry, koce, które już nie są potrzebne i mają za chwilę wylądować gdzieś na śmietniku, bardzo chętnie je, to tak powiem, przytulimy, przygarniemy, aby móc te budy wyściełać nie tylko słomą, ale również kocami, tak aby te psy nasze schroniskowe, nasi podopieczni mieli cieplej, chociaż wiadomo, że w 100% jak tak powiem nie da się tego zrobić. Dwa, jeżeli tutaj przywaliśmy temat schroniska, proszę sobie też wyobrazić, jak te psy będą się czuć tą sylwestrową noc, wracając do tego tematu. One niestety, tam nie będzie człowieka w tym momencie, nie będzie ludzi, nie będzie tego azylu, ciszy, spokoju, o który tutaj apelujemy, żeby dać tym naszym pupilom, jak one będą tam przeżywać i po prostu aż strach się bać, jak w nowy rok czy następnego dnia pójdziemy zobaczyć do schroniska, w jakim stanie, tak powiem, te psy będą. I oby wszystkie, tak powiem, żyły. Tak. Wy jako wolontariusze pracujecie też nad psami, które idą do adopcji, żeby one się zachowywały odpowiednio, żeby nie miały takich lęków, a rozumiem, że takie wytrącenie może spowodować, że pies przestanie nadawać się do adopcji. Zgadza się. I potem będzie skazany na dożywocie w schronisku. Tak to trzeba sobie nazwać po imieniu. A jeśli chodzi o pomoc dla schroniska w postaci na przykład jedzenia. Pamiętam, że przy okazji pikniku przyjaciela była taka prośba, żeby nie przenosić własnego jedzenia, inaczej, nie kupować jedzenia, dlatego że troszeczkę inny system żywienia jest. Tak. Macie jedną określoną karmę. Tak, żeby... Tak, nie kupować, też proszę mnie tutaj źle nie zrozumieć, bo bardzo się cieszymy z każdych darów, z tak powiem tutaj ludzkich serc, które tak powiem pomagają nam, ale jak pan wspomniał, te karmy nie wszystkie się nadają, tak? Trzeba sobie też tu pomyśleć, że te psiaki siedzą praktycznie 24 godziny w tych kojcach, nie mają ruchu. One przebywają na dworze, w różnych warunkach, latem gorąco, zimą wiadomo, mrozy, deszcze, zimno. I dlatego my staramy się dobierać odpowiednią dietę dla tych psów, stosując odpowiedniego rodzaju karmy, więc bardzo się cieszymy, że na tu otwartość serc ludzkich i naszych dobroczyńców, darczyńców, jednak fajnie jakbyśmy my mogli decydować i sami decydujemy o dawaniu odpowiednich karm, dobieraniu. Więc albo można się z nami jak najbardziej konsultować przed zakupem danej karmy. My podpowiemy, jaka, która będzie odpowiednia dla naszych psów, żeby one wprost nie chorowały, nie znosiły tego źle. Albo prościej przekazać wam po prostu datek. Datki finansowe, bardzo właśnie tak na w ten rzecz sposób. Stowarzyszenia. Wtedy mamy strzał w dziesiątkę. To jest taka pomoc, której na co dzień, że tak powiem, wymaga schronisko. Wspomniał pan, że psy są czasami zamknięte w kojcu przez cały czas. A gdybyśmy chcieli przyjść do schroniska, wyprowadzić jakiegoś psiaka, zapoznać się, chcemy zostać wolontariuszem, a kto wie, być może adoptować później jakiegoś psiaka. Jak to wszystko wygląda? To jest, tak powiem, jak najbardziej mamy dwa dni wolontariatu w tygodniu. Jest to w środę od godziny 16 do 18. Oczywiście jak nie ma świąt, czy to państwowych, czy kościelnych. Bądź w sobotę od godziny 8 do 10. Zapraszamy tutaj wszystkich. Tylko jedno małe ale. Najlepiej, jeżeli mają osoby, są niepełnoletnie tutaj, może nie tyle niepełnoletnie, ale poniżej 16 roku życia, to musi być to opiekun w postaci osoby dorosłej, bo my wydając psa bierzemy pełną odpowiedzialność za tą osobę i za zwierzaka, żeby się nic nie wydarzyło. Wiadomo, obecność osoby dorosłej przy małolacie spowoduje to, że będzie większa ostrożność, że ten pies będzie bardziej czuł się bezpieczny, ale też dla otoczenia, tak? Bo wiadomo, że wokół też inni ludzie przechodzą, żeby nie doszło do, nie daj Boże, do jakiegoś tam pogryzienia czy coś. Albo żeby się nie zerwał po prostu. Oby się nie zerwał, zgadza się. Dlatego bardzo fajnie zapraszamy, bo poprzez przychodzenie, pomoc nam, wyprowadzanie psów, nie siedzą one te przysłowiowe 24 godziny w kojcach, mają okazję wyjść, zobaczyć trochę tego świata, poznać ludzi, przystosowywać się cały czas do tych ludzi, żeby wiedzieć, że ta bliskość ludzka jest, przy tym jest ten człowiek, nie tylko kojec, miska z wodą i z jedzeniem, ale właśnie to spowoduje, że one będą mogły czuć cały czas się tutaj przy tym człowieku bardziej bezpieczne, a kto często gęsto właśnie z takich wolontariatów, wolontariusze potem adoptują psy i są fajne adopcje właśnie
poprzez Poznanie, bo jeden spacer, przejście przez schronisko, na pewno to nie jest dobre, żeby na przykład adoptować psa, bo potem może się zdarzyć, że jest jakiś zawód. Ten pies też, tak jak człowiek, musi poznać drugą stronę, musi zobaczyć, czy jest ta chemia, że to zaiskrzy, czy to zaiskrzy, i to jest bardzo dobra metoda do ewentualnych późniejszych adopcji. Ale można mieć też farta i od razu zakochać się w psiaku z wzajemnością. Zbliżamy się do końca czasu antenowego, a wiem, że ma pan też coś przygotowanego, o czym chcieliście powiedzieć jako stowarzyszenie. To właśnie tutaj przede wszystkim chciałbym zaapelować w swoim i tutaj stowarzyszenia naszego imieniu do włodarzy naszego miasta, powiatu, aby zastanowić się, może w tym roku już jest za późno, ale może w następnym roku lub kolejnych latach, właśnie tu temat naszej rozmowy, żeby odejść od stosowania tych wybuchowych fajerwerków, sztucznych ogni, iść za przykładem innych miast, miasteczek, żeby po prostu zamienić to na równie inne atrakcyjne, różnego rodzaju laserowe pokazy. Chciałbym również skierować ten apel do instytucji zajmujących się organizacją imprez masowych, typu bale, dyskoteki, gdzie są stosowane różnego rodzaju też fajerwerki, żeby również móc od tego odstąpić, jak i do każdego zwykłego Kowalskiego, który zamieszkuje tutaj naszą okolicę, miasto, gminę, powiat, aby też właśnie to, co było na początku naszej rozmowy, pomyśleć nie tylko o sobie, ale pomyśleć o drugim tutaj obok zwierzęciu, które gdzieś w okolicy się znajduje, czy to w domu, czy to na zewnątrz, dzikie zwierzę, żeby ten Sylwester i Nowy Rok nie był ostatnim dniem życia, bo często gęsto właśnie panika, w którą zwierzę wpada, powoduje to, że ono biegnie przed siebie, wpada pod na przykład samochód i kończy się tutaj życie takiego zwierzaka, bądź po prostu dostaje nawet zawał serca, co o tym się mówi, więc... Rozumiem, że to jest wasze życzenie świąteczne. A teraz czas na życzenia od was dla nas. Właśnie tu dziękuję, korzystając z okazji i z zaproszenia tutaj Radio Września, chciałem złożyć tutaj wszystkim pracownikom Radia Września najserdeczniejsze życzenia noworoczne, jak i tutaj wszystkim naszym sympatykom, darczyńcom, naszym dobrodziejom. Dziękujemy bardzo za ten rok. Prosimy o więcej na przyszły rok. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i dla wszystkich tutaj ten apel, żeby ta świadomość tym, że nasza zabawa, tutaj korzystanie z fajerwerków, petard powoduje nam dużo przyjemności, frajdy, ale niekoniecznie właśnie to tym naszym czteronożnym właśnie pupilom i innym zwierzakom, żeby ta świadomość cały czas z roku na rok wzrastała i żebyśmy naprawdę odstąpili od tego. Proszę Państwa, dołączamy się do życzeń. Dziękujemy uprzejmie za życzenia dla nas i dla mieszkańców, a moim i Państwa gościem był wieloletni wolontariusz Stowarzyszenia Przyjaciel Jakub Sypniewski. Dziękuję. Dziękuję również za rozmowę. Gościnie w Radio Września 93,7.